Jeśli szukasz tanich monet do FIFA 16, polecam Ci bardzo serdecznie aukcję fifashop.pl. Wiele metod płatności. Polecam. Przed nami dzień trzeci Euro 2016 we Francji. Dzień, na który wszyscy czekaliśmy. Czyli dzień, w którym pierwszy swój mecz rozegra reprezentacja Polski. Zagramy oczywiście z Irlandią Północną. I mam nadzieję, że generalnie ten odcinek pojawi się tuż przed meczem, bo fajnie by to było osiągnąć. Natomiast czy się uda, to zależy od wielu czynników, natomiast postaram się. Tak czy siak dzisiaj robimy oczywiście draft grupy, znaczy dnia trzeciego, czyli będziemy wybierać tylko i wyłącznie zawodników z tych krajów, które dzisiaj grają. A jeśli się nie mylę, jest to Polska, jest to oczywiście Irlandia, są to Niemcy, jest to Ukraina. I teraz nie potrafię sobie przypomnieć, jaka jest trzecia para dzisiaj, ale zaraz to nadrobię i do Was wrócę. Tak czy siak, znaczy nie wrócę, po prostu przed wyborem kapitana sobie to szybciutko sprawdzę. A tymczasem wybieram tutaj już drafta, wchodzimy właśnie do drafcika i generalnie wyzwanie dla Was, jeśli chcecie jutro kolejny dzień Euro draftu na moim kanale, to zostawcie kciuka w górę, jeśli tych kciuków będzie 2000, to wtedy odcinek się pojawi. Jeśli nie, to dopiero w dzień następny. Także wybierzmy sobie formację na dzisiejszy odcinek i myślę, że będzie to formacja 4-3 fałszywa dziewiątka, także nim ja przycisnę tak, sprawdzę sobie dokładnie jeszcze, kto dzisiaj gra i zaraz będziemy wybierać kapitana. Także zobaczmy naszych kapitanów. Oczywiście do wyboru będzie jeszcze nie kto inny jak Turcja oraz oczywiście Chorwacja. Także Turcja, Chorwacja, Polska, Irlandia Północna, Niemcy, Ukraina. To są kraje, na które dzisiaj polujemy. W wyborze kapitana mamy dwie karty International Man of the Match, które naprawdę chciałbym przetestować. Messi na środkowym napastniku, no idealnie by nam tutaj pasował, ale nie możemy go wziąć. Dzisiaj bierzemy tego, który ma nam dać zwycięstwo w meczu z Irlandią. Szkoda, że jego tylko wersja Inform, bo fajna byłaby wersja Team of the Season. Natomiast Lewandowski, witam Cię bardzo serdecznie i przechodzimy teraz do wyboru całego składu. Rozpoczynamy od prawego skrzydła, tutaj do wyboru tylko Gareth Bale. Również pozdrawiam Danielo Żółty. Lecimy na lewe skrzydło. Tutaj oczywiście mamy Niemca, także on ma pierwszeństwo. Bierzemy Marco Reusa, ma zgranie z Lewandowskim, także jak najbardziej nam to odpowiada. Środek pomocy, no i tutaj mamy Niemca oraz Chorwata. Natomiast weźmiemy Niemca, bo daje nam po prostu więcej zgrania, a ja zawsze to zgranie staram się bardziej, że tak powiem, układać. Środkowy pomocnik defensywny. Mamy Irlandczyka, ale nie Irlandczyka, ale nie Irlandczyka północnego. Mogę tak to odmienić, chyba tak. Natomiast stąd weźmiemy sobie Pele. No, co prawda nie jest to Pele, o jakim wszyscy marzymy, natomiast tak czy siak myślę, że da sobie tutaj radę. Środkowa pomoc, Nuri Sahin, jak najbardziej. Turka bierzemy, bo ma oczywiście pierwszeństwo w wyborze. Także jak na razie 1, 2, 3, 4 już zawodników, których, no że tak powiem, powinniśmy dzisiaj wybierać. Jest zawodnik numer 5, jest to Hector, także jak na razie fantastycznie to wszystko się układa. No i naprawdę ten składzik wygląda na razie obiecująco. Środek obrony. Tutaj na sam początek niestety nie ma nikogo, kto by nam tutaj, że tak powiem, tematycznie pasował. Natomiast weźmiemy sobie, myślę, stąd... Teraz tak właśnie muszę mądrze pomyśleć, kogo by wziąć. Weźmiemy Barzagliego. Kto wie, może ten środek obrony będzie taki typowo włoski. Nie, włoski już na pewno nie będzie, bo tutaj zagrać musi Sulu, którego witam bardzo serdecznie. Zgranie tutaj ma oczywiście z Hectorem idealne. No i prawa obrona, a na prawej obronie tutaj sobie weźmiemy w tym wypadku, skoro nie ma nikogo z tych krajów, które że tak powiem... na które, że tak powiem, polujemy, to weźmiemy sobie Mario Gaspara, bo czemu by nie. I możemy przejść jeszcze do goalkeepera, tutaj taki Manuel Neuer, Paweł Kieszek, także musimy wziąć Pawła Kieszka stąd, bądź Orna. I wiecie co, ja nie wezmę jednak tutaj Kieszka z tego też względu, ile ma wzrostu Adler, Leno, znaczy Horn. Nie wezmę Kieszka, bo go ciężko będzie połączyć, także wziąłem Bernda Leno. No i przejdźmy do ławki rezerwowej. Na razie składzik naprawdę dobrze wygląda. No i kolejny wybór kart. Stąd myślę, że weźmiemy sobie... Ach, dużo mi leci tych fajnych kart dzisiaj, ale no nie mogę ich brać. Weźmy sobie Smallinga jako zawodnika, który wczoraj grał. Swoją drogą w Anglię fatalnie wczoraj zagrała w moim odczuciu. No powinni spokojnie tam ten mecz, wydaje mi się, z Rosją wygrać, natomiast no, tylko remis. Stąd weźmiemy sobie, w zasadzie nikt nam się stąd nie przyda, więc niech będzie Griezmann. Lecimy dalej, także napiszcie, co również i wy sądzicie o meczu wczorajszym Anglii. Generalnie, czy zadziwiły was wczorajsze wyniki, czyli zwycięstwo Szwajcarii. Wymęczone, można powiedzieć, zwycięstwo Szwajcarii. Ja wiem, że Szwajcaria miała mnóstwo sytuacji, natomiast
umówmy się, Albania to, jaką miała setkę Albania pod koniec, to jest wow. Także piszcie, co o tym sądzicie. Stąd no dalej nie ma nikogo, kogo byśmy potrzebowali. Także weźmiemy sobie Florenciego. No i dokończmy tutaj rezerwę, bo stąd tak naprawdę znowu nikt nam się nie przyda totalnie, więc niech będzie to Kevin Miralasz, czemu by nie. I dokończmy sobie jeszcze ławeczkę szybciutko. Staram się generalnie to szybciej robić niż zawsze, z tego też względu Akinfiejew w wersji International Man of the Match. Staram się to robić szybciej niż zawsze, z tego względu, że po prostu... żebyście nie tracili po prostu czasu tutaj, gdy ja wybieram ten skład. Wiem, że to nie jest już aż tak bardzo interesujące. Szkoda, że nam nie lecą za bardzo te karty, które byśmy chcieli. Weźmiemy sobie stąd Piqué. Dawajcie, jeszcze kilku Niemców. Właśnie, Schmelzer. Witam bardzo serdecznie. Schmelzer będzie musiał zagrać, także to jest być może jakiś minus dla nas. Natomiast może sobie poradzimy. Stąd Hatem Ben Arfa, czemu by nie? Zawodnik, którego brakuje w moim odczuciu na Euro. Stąd sobie weźmiemy, musimy stąd wziąć Schweinsteigera, czyli kolejny zawodnik, który będzie musiał zagrać. Dużo Niemców generalnie, także jak najbardziej, że tak powiem, wpasowywuje się to w nasz dzisiejszy draft tematyczny. Stąd jedyny zawodnik, którego możemy wziąć, to Ormianin Mkhitaryan, także bierzemy go. I ostatni zawodnik do dzisiejszego wyboru będzie to Chorwat, czyli Dario Srna, który również będzie musiał tutaj w tym składzie zagrać, także bierzemy Srnę. No i tak się prezentują wszystkie wybory, które miałem. Zaraz ułożę skład dokładnie z tych zawodników, których potrzebujemy, i do Was wrócę. Jeśli na wszystko dobrze popatrzyłem, to składzik jest gotowy. Naprawdę sporo tych zawodników dzisiaj, stąd muszę wziąć tego zawodnika, jest to Bilić, bo nie dość, że jest Chorwatem, to jeszcze daje nam tutaj zgranie Schweinsteigerowi. No i zaraz Wam dokładnie policzę, ilu zawodników dzisiaj tematycznych mamy w składzie. 168 oceny ogólnej składu. No i prezentuje się to następująco. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aż podstawowe 11 zawodników tematycznych. Z ławki nie mam już kogo wpuścić. Także tutaj Bale bez grania, to samo Srna. Natomiast 10 zawodników to naprawdę świetny wynik w porównaniu z wczoraj, gdzie było chyba 3. Także jak najbardziej mi to odpowiada, no i zobaczmy, jak ten składzik sobie poradzi. Miejmy nadzieję, że przynajmniej... A zróbmy tak, czemu by nie, więcej zgrania. Więcej zgrania? Tak, więcej zgrania, zróbmy tak. Mam nadzieję, że przynajmniej znowu przejdziemy rundę pierwszą. Kto wie, może znowu dojdziemy tak daleko jak wczoraj. Jeśli ktoś generalnie nie widział wczorajszego odcinka, to serdecznie zapraszam. A tymczasem bez zbędnego gadania lecimy już do pierwszego spotkania. Oczywiście dzisiaj, jako że to jest Dzień Polski... Oj, kolega wygrał tutaj turniej, także możemy mieć problemy. Jako że dzisiaj gra Polska, no to tematycznie cały jestem w barwach polskich. Są mi stroje, są mi herb, jest i herb. A naprzeciwko nam hybryda BBVA z Bundesligą. Bardzo mocny skład do tego przeciwnika. Jak widzieliście, ma strój za wygranie tego turnieju, w którym coś trzeba prezentować, żeby wygrać. Także możemy mieć spore problemy, ale ja dam z siebie wszystko i miejmy nadzieję, że nasz Schmelzer, przede wszystkim on, na środku obrony sobie poradzi. Lecimy. Royce, bardzo dobrze to zrobi teraz Marco Royce. I zobaczmy, bo to daje szansę teraz tutaj Hectorowi się urwać po lewej stronie. Hector będzie szukał dośrodkowania, z pewnością świetnie to zrobił Hector. Zobaczmy, jest tutaj Nuri Sahin i to jest 1-0, 19 minuta, Niemiec podaje do Turka i zawodnik Borussii Dortmund wyprowadza nas na prowadzenie. Fantastyczna akcja naszego lewego obrońcy i jeszcze lepsze wykończenie Turka. 1-0. Jeszcze generalnie Ronaldo i to będzie bardzo groźna pierwsza akcja przeciwnika po tej kontrze. Zobaczmy, doszedł do piłki Neymar i mamy wyrównanie. No niestety kontry nas mogą w tym spotkaniu zamordować, bo no Ronaldo, Messi, Neymar to naprawdę jest idealny tercet do kontr. No i jedna z nich kończy się bramką, 1-1. Koniec pierwszej połowy. Tak naprawdę spodziewałem się dużo więcej po tym przeciwniku. Nie prezentują według mnie nic tak naprawdę specjalnego. Natomiast ma no niesamowite karty w ataku i to mnie tutaj po prostu straszy. Tak czy siak, jeden celny strzał w tym spotkaniu jak na razie przeze mnie oddany. Zakończyło się to bramką. Natomiast jakiejś wielkiej przewagi u przeciwnika nie widzę i w moim odczuciu naprawdę mamy szansę to spotkanie wygrać, tylko muszę być naprawdę skoncentrowany i nie popełniać głupich błędów. Także módlcie się, żeby tak właśnie w drugiej połowie było. Raz,
Zobaczmy, bo mamy szansę na kontratak. Gareth Bale, piłka na Lewandowskiego. Czy Lewandowski prześcignie Jordiego Albe? Tak, poradzi sobie Robert Lewandowski. I to jest 2-1. Potrzebował jednej tak naprawdę dobrej sytuacji Polak do tego, by strzelić bramkę. I mamy znowu w tym spotkaniu prowadzenie. Fatalny błąd Dawida Alby. Alaby. Jakiego Alby? Ta piłka teraz przeszła. Messi, no jest bardzo niebezpieczne, no naprawdę tutaj mnóstwo problemów jest, gdy Messi jest przy piłce, tracimy bramkę na 2-2, czy był spalony? Nie, nie było spalonego, ale naprawdę jest to irytujące, bo ja jestem w święcie przekonany, że przeciwnik grający moim składem, przynajmniej równym po prostu składem do mnie, nie miałby szans totalnie w tym meczu, ale Messi, Ronaldo robią mu całą grę i niestety znowu remis. Jaja Touré. Serna już tutaj schodzi do Gai, Serna i Gaja. Dalej Gaja będzie szukał dośrodkowania. Gaja, no nie możemy teraz stracić bramki. Zobaczmy! No i to jest... Nie, no nawet nie chce mi się tego komentować. No czy... Mój obrońca. Mam dość. Także koniec tego spotkania. Jak widzieliście, przegraliśmy w takich okolicznościach, że mi nawet szkoda strzępić ryja i cokolwiek mówić. Nienawidzę przegrywać w takich spotkaniach z tego też względu, że to był naprawdę słaby przeciwnik. Ja nie wiem, jak on zdobył te stroje, ale nic sobą nie prezentował. Naprawdę nic sobą nie prezentował i dostanie w dupę, mam nadzieję, w kolejnej rundzie, bo totalnie nie zasługuje na to zwycięstwo. Chciałbym mieć przynajmniej dobry skład, żeby były te szanse wyrównane w tym spotkaniu, a nie dość, że skład miał milion razy lepszy, co oczywiście jest moją winą, no bo to ja się podjąłem takiego wyzwania, a nie innego. Natomiast umówmy się, nie prezentował nic sobą i szkoda, że to spotkanie przegrywamy, bo była spora szansa na wygranie tego meczu. Tak czy jak przegrywamy, no i nie pozostaje mi nic innego, jak was przeprosić za to, że dzisiaj, w dniu trzecim, najważniejszym dla nas dniu, w dniu, w którym gra Polska, odpadam już w pierwszej rundzie. Mam nadzieję, że to nie jest prognostyk na wynik spotkania Polski. Mam nadzieję, że Polska sobie gładko z Irlandią Północną poradzi. Natomiast ja tymczasem przechodzę już do paczek, które będą fatalne dzisiaj, umówmy się. Także co, no lecimy do paczek. Także za porażkę już w pierwszej rundzie dostaniemy, sami nie wiem co w sumie, bo rzadko mi się to zdarza, 2 złote paczki i złotą paczkę srebrną zawodników. Wow, naprawdę. EA, dzięki bardzo za to wszystko. Tak czy siak, pierwsza paczka Mateusz. Paczka numer 2, tutaj na okładce Leo Messi, to może taki International Man of the Match Leo Messi w paczce? Nie. Jorginho. No i paczka ostatnia, paczka srebrna, także tutaj to już totalnie nie ma prawa nic dobrego wypaść, także no niestety, dzisiejszy draft totalnie nieudany. Jones, najlepszy w tej paczce, Miyachi. No Miyachi dobrą ma kartę, natomiast on nie będzie nic warty w tym momencie już. Coś tam jest może warty, tego wystawię sobie na listę transferową. Tak czy siak, Francuzów też na listę transferową pobiorę, bo jest ten turniej jeszcze dostępny. Tak czy siak co, no niestety... Stało się to, co się stało. Stało się to, czego bardzo nie lubię, czyli odpadłem w pierwszej rundzie. Natomiast widzieliście, w jakich okolicznościach. No szkoda to, że tak powiem, tracić czasu na gadanie o tym. Mimo wszystko mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. I pamiętajcie, że jeśli chcecie jutro kolejny draft Euro 2016 na moim kanale, to zostawcie około 2000 kciuków w górę. Jeśli ta liczba będzie spełniona, to z pewnością jutro kolejny taki draftik się pojawi. Tymczasem ja już się z wami żegnam. Piszcie, jaki dzisiaj wynik obstawiacie meczu Polski. Mówił Goldzor. Na razie.